Ja się nazywam Miriam Makawia. Kiedyś się nazywałam inaczej, ale dzisiaj jestem Miriam Makawia. Mieszkam w Tel Awiwie i dzisiaj jestem uznana jako pisarka. I piszę w języku hebrajskim, ale także po polsku. Jestem uznana szczególnie tu w Polsce. U nas w Izraelu mniej się wgłębiają w tą problematykę. Tu w Polsce jestem uznana jako pisarka dwujęzyczna, bo odkryłam sobie możliwość pisania po polsku również, tłumaczenia z polskiego na hebrajski, z hebrajskiego na polski. I to jest dzisiaj moje powołanie w życiu. To robię, ale zacznę może od początku teraz, jak powiedziałam o teraźniejszości, o tym, co dzisiaj jest, to muszę powiedzieć, urodziłam się tutaj, w tym pięknym Krakowie, w domu na ulicy Łobzowskiej, naprzeciw tajemniczego klasztoru. I od kiedy pamiętam siebie na tle Krakowa. Na tle Krakowa i najpiękniejszej w moich oczach dzielnicy Krakowa. Bo jako dziecko chodziliśmy do Parku Krakowskiego i przez Park Krakowski do Parku Jordana, a czasem na Błonia, do Cichego Kącika. I te części Krakowa są mi bardzo znane i bardzo mi drogie. Urodziłam się w domu, czteropokojowym mieszkaniu. U rodziców, od kiedy ja ich pamiętam, rodziców, którym prawdopodobnie, jak ktoś mieszka w czteropokojowym mieszkaniu i jest na co dzień pani do pomocy, to powodziło się widocznie nie najgorzej. I miałam dwoje rodzeństwa, siostrę i brata. I ja byłam najmłodsza w rodzinie i dość rozpieszczone dziecko. Ale kochali wszyscy mnie naokoło i uważam, że rodzina moja była naprawdę wspaniała. Bardzo kochałam i ojca, i mamusię. Mieszkała z nami ciocia, która się nazywała Hela, ciocia Hela. I mieszkała w osobnym pokoju, bo czteropokojowego mieszkania. Jedna była sypialnia rodziców, jeden był dziecinny pokój, jeden był pokój tatusia, miał tam bibliotekę i takie niby biurko, ale potem to oddano tej cioci Heli. I ciocia Hela mieszkała tam, bo była panną jeszcze i była rentgenologiem, miała zawód zupełnie modny na te nowe czasy. Pracowała na ulicy Smoleńsk w zakładzie rentgenologicznym i uważano, że niedobrze, żeby mieszkała sama, bo adorują ją panowie i panna z dobrego domu musi mieć jakieś oparcie. Rodziców oni już nie mieli, ja dziadków ze strony ojca nie znałam, bo rodzice umarli bardzo młodo. Natomiast rodzeństwo ojca, siostry, był jedynym mężczyzną wśród pięciu sióstr. Bo dwaj bracia, jeden zginął jako żołnierz w okresie I wojny światowej. A drugi brat umarł bardzo wcześnie na gruźlicę, więc ojciec został sam z pięcioma siostrami. I te siostry, każda siostra to był inny świat. Najbardziej kochałam, no, oprócz tej cioci, która mieszkała z nami, to była też ciocia Hania. Mieszkała na ulicy Zwierzynieckiej, też w ładnym mieszkaniu i miała dwie córeczki. Irka się nazywa starsza, a młodsza się nazywała Nina. I ta ciocia jeździła z nami, przychodziłyśmy pieszo, maszerowałam, nie wiem ile lat miałam, zdaje się, że 8 czy 9. Maszerowałam z ulicy Łobzowskiej na ulicę Zwierzyniecką, całą Łobzowską, Basztową, potem Zwierzyniecką koło Teatru Bagateli. I koło teatru tam jest na rogu też dom orkiestry filharmonicznej. Skręcałam w Zwierzyniecką i szłam do nich.
I Irka też mnie odwiedzała, albo spotykałyśmy się na plantach, bawiłyśmy się na plantach koło Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było dzieciństwo piękne. Na wakacje jechaliśmy na wieś, najczęściej z ciocią Hanią i jej dziewczynkami. I braliśmy, wtedy ojcowie wyjeżdżali trochę wcześniej, wynajmować nam jakiś wiejski dom. Nie do hotelu i nie do pensjonatu, tylko właśnie wynajęte mieszkanie u wiejskich ludzi ze studnią i z ubikacją na podwórku. I to był jakiś urok specjalny, naftowe lampy bez elektryczności. Ubóstwialiśmy to. Chodziliśmy do lasu na grzyby i do rzeki. Ubóstwiałam Muszynę szczególnie. Jechaliśmy często do Muszyny. Tam był Poprad, jest dalej na pewno Poprad. I my pływaliśmy w tej rzece. Uczono nas sportu. Byliśmy wysportowane dzieci. W Krakowie, nie wiem, czy nawet ludzie, którzy dzisiaj chcą odtwarzać pamięć żydowskiego społeczeństwa w Krakowie, nie wiedzą, że było tutaj Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne. I ja chodziłam na tą gimnastykę, byłam bardzo wysportowaną dziewczynką, ubóstwiałam te lekcje. Przed południem do polskiej szkoły, a po południu na tą gimnastykę. I uczono nas pływać i mówiono, że mamy być wysportowani i mamy być... To tego nie mówiono, ale to ja dzisiaj mówię, że to była tendencja moich rodziców. Że mamy być jak ludzie naokoło, nie mamy być inni. I to mi bardzo odpowiadało, bo kochałam okolice, kochałam to, co się naokoło działo i na wsi, i w mieście. I w domu, im byłam starsza, tym więcej widziałam trochę takich jakby zderzeń. W domu utrzymywało się tradycje żydowskie, jak najbardziej. Była w tym pokoju cioci Heli, za szafą, za biblioteką, była inna szafa i tam były naczynia na Pesach, na święto, w którym Żydzi zmieniają wszystkie naczynia i jedzą macę. Wszystko się zmieniało. Okruszyny chleba nie było w domu przez 7 dni. W sobotę ojciec nie chodził do pracy i w niedzielę też nie. To w niedzielę to był taki dzień, gdzie rodzice chodzili czasem do teatru i czasem spotykali się z innymi znajomymi, a sobota to był dzień taki odpoczynku i tak jak w żydowskiej rodzinie. Więc ja to dzisiaj, wtedy nie miałam pojęcia, kto to był Mendelssohn. Jeszcze dużo przed Hitlerem on właśnie ten ruch założył i ten ruch mówił, bądź Żydem w domu i przystosuj się do otoczenia, gdzie żyjesz. I widocznie moi rodzice to akceptowali. W domu było bardzo wszystko według tradycji, ale wychodząc na ulicę nikt nie mógł rozpoznać w nas, że inaczej się ubieramy, czy że inaczej się zachowujemy. Ale ojciec był dumnym Żydem. W sobotę nie jeździliśmy żadnym pojazdem, chodziło się pieszo na Kazimierz. I ja chodziłam z mamusią. Kazimierz najmniej ja znam do dzisiejszego dnia. Kraków poza Kazimierzem jest mi bliższy. Ale na Kazimierzu mieszkała babcia, matka mamusi i ojciec mamusi. Siedzieli w sklepie na ulicy Krakowskiej. I mieli sklep wełny, włóczki, nici do haftu, czy coś takiego. I babcia prowadziła interes, a dziadek mój wolał, nie lubił tych interesów, wolał siedzieć i pisać wiersze. Siedział i pisał wiersze w języku świętym, to znaczy w hebrajskim. I takie wiersze, może nie poezja, ale takie wiersze na okazję, na ślub syna i na różne takie uroczystości, na bar mitzwę mojego brata. Pisał wiersze w języku świętym i ja dzisiaj, który dzisiaj piszę też książki, przecież napisałam ich 13 i wydaje mi się, że może po nim odziedziczyłam ten talent, bo trochę talentu jest.
No, co jeszcze o tym dzieciństwie? Tak powiedziałam, że tak pomału, pomału wkradały się takie różne myśli. Chodziłam do polskiej szkoły i byłam dobrą uczennicą. Nie bardzo w matematyce, ale bardzo w historii polskiej i w języku polskim. I deklamowałam na pamięć bardzo pięknie i pani, która nas nauczała, zorientowała się i często mi dawała role, jakby przedstawienia. Wszystko to się zachowało w pamięci. Deklamowałam bardzo ładnie i przedstawiałam na przedstawieniach, ale jednak był problem. I im byłam starsza, tym bardziej sobie zdawałam z tego sprawę, bo w pierwszej klasie, drugiej klasie to nic, nie ma takich zadań, nie ma jeszcze tematów, które trzeba opanować. Ale potem, im byłam starsza, to te sobotnie nieobecności wymagały potem odrobienia materiałów. Trzeba było chodzić do innej dziewczynki i brać od niej lekcje w niedzielę, kiedy ona w niedzielę była albo w kościele, albo wracała z kościoła. Było mi jakoś z tym niewygodnie. Jak dziewczynki, jak przychodził ksiądz katecheta do klasy, to myśmy sobie wychodziły na planty. I to niby było wspaniale wyjść na planty się bawić, ale to nie było tak wspaniale. Bo nie wiem, czy zawsze zastanawiam się, czy dzisiaj tak czuję, czy wtedy tak czułam, że jak wracałyśmy do klasy, to jakby klasa patrzyła na nas inaczej. Czy ja wiem, co ten ksiądz tam opowiadał? Może tak, może nie, nie wiem. W każdym razie, jak dziewczynki klękały, jak były te ołtarzyki, to wszystko, myśmy stały i było tak dziwnie jakoś. I nie wiem, potem rodzice posłali moją siostrę Lusię do gimnazjum hebrajskiego w Krakowie. Było wspaniałe gimnazjum hebrajskie od pierwszej klasy powszechnej, ale to było prywatne, trzeba było płacić. Więc Lusia poszła już do gimnazjum, do szóstej klasy, poszła do tej szkoły hebrajskiej. Mój brat Izio raz też wrócił ze złamanymi okularami z klasy, bo płakał, ledwo można było z niego wydobyć, za co on oberwał taką lekcję, że coś, ktoś go podejrzewał o to, że Żydzi zamordowali Pana Jezusa, to ten chłopczyk był winny. Więc rodzice postanowili też posłać Izia do hebrajskiej szkoły. I to już był dość duży wydatek. I jednak, jak ja powiedziałam, że rodzicom się prawdopodobnie całkiem dobrze powodziło, ale może nie aż tak, i na tej małej Maniusi to chcieli zaoszczędzić, to posyłali mnie dalej do polskiej szkoły. Bo to było państwowe i wszystkie dzieci, szkoła polska przyjmowała wszystkie dzieci, które miały obywatelstwo miasta Krakowa. Przychodziła do nas rodzina w sobotę wieczór na ogół, jak sobota już odchodzi, to się mówi po hebrajsku, sobota odchodzi i wtedy jest już tydzień nowy i wtedy tramwajem przyjeżdżały ciocie i wujkowie i mamusia urządzała ładne przyjęcia, piekła torty, ja pomagałam i przychodzili i dużo się mówiło. Często się mówiło też o polityce, o zmianach. I nas to nie tak bardzo interesowało. Lubiliśmy te spotkania. I jednak zaszły zmiany. Naprzeciw naszych okien na klasztorze pojawiły się napisy "Precz z Żydami". Na ulicy Szlak, którędy ojciec przechodził codziennie do biura. Na Imce, Imka tam. Psom i Żydom wstęp zbroniony, nikt tego nie zmywał. I jakoś zaczęło się ze zwątpienia i czy zostać, czy nie zostać, czy wyjechać. Myślę, że mamusia prosiła ojca i mówiła, on inwestował tu, zaczął budować nowy dom na ulicy Chocimskiej. Mówiłam, że się zaczęły te kłopoty i że nas wychowywano tak, że my jesteśmy dzieci z dobrego domu, żebyśmy się nie zwracali uwagi na te wszystkie, jak są łobuzy, zaczynają i obrażają. Były te wahania. I właśnie ta piękna ciocia Hania, którą ja tak bardzo kochałam, oni byli kompletnymi asymilantami.
I ojciec mój chodził do Buźnicy i modlił się, ale oni nie. Tylko na te największe święta do Tempel. Tempel to była postępowa Buźnica, dzisiaj to jest trochę inaczej, ale wtedy postępowa z tym doktorem Ozjaszem Tonem, który też nawoływał do powrotu do ziemi ojców, ale nie spieszyć się tak bardzo, przygotować się, można się nauczyć hebrajskiego, można jeszcze się przygotować, nauczyć się pracować. Posyłali dzieci z dobrych domów na takie hachszary, to znaczy pracować na roli, sprzedawać kwiaty na rynku, żeby się nie wstydziły, żeby się przyzwyczaiły do pracy, bo praca jest... Trzeba umieć pracować i nie tylko handlować. To już był taki inny trend, bardziej cjonistyczny. I mamusia prosiła, myślę, że sama była cjonistką, jak była młoda, bo opowiadała, że była taka hachszara cjonistyczna w Cichym Kąciku, że tam młodzież się schodziła, jeszcze jak ona była młoda i uczyli się pracować. A potem wyszła za mąż i miała dzieci i zapomniała te wszystkie ideologie. Ale jak ojciec zaczął budować nowy dom w Krakowie, to prosiła, może nie inwestuj tutaj, może kup coś tam w tej Eretz Israel, w tej Palestynie, niech będzie tam też coś. Ojciec mówił, już jestem za stary i ja ciężko pracowałem. Ojciec mówił, na pewno ciężko pracował, bo też jego rodzice mu nie oddziedziczyli. To znaczy nie oddziedziczył po rodzicach, tylko sam sobie zapracował wszystko, co miał i mówię to z całą odpowiedzialnością. Był człowiekiem bardzo prawym i nie umiałby nikogo oszukać, ale pracował ciężko i doszedł do czegoś. Dużo ludzi w rodzinie miało wolne zawody i było wykształconych, ale ojciec był autodydaktem, bo jego rodzice młodo umarli i on miał tyle sióstr, i był jakby jedynym mężczyzną, który musiał dbać o te siostry też trochę. Także nie mógł studiować, nie miał sposobności, był autodydaktem, widocznie był bardzo inteligentny człowiek i tak z powietrza się orientował się i zaczął pracować ciężko. Może, ja nie wiem, może rodzice mamusi pomogli mu na początku. Potem, od kiedy ja pamiętam, zajmował się drzewem. Widocznie na początku to było inaczej, że woził sam, bo lubił strasznie konia. Miał swojego konia i wóz i wtedy już był człowiek, który jechał tym koniem, a ojciec już był właścicielem. Ale na początku widocznie sam. I potem miał kilka składów drzewa, kilka parceli w Krakowie, na ulicy Składowej, na ulicy Chocimskiej, na ulicy Krowoderskiej. 3 parcele z drzewem i dykty posadzki, wtedy były posadzki drzewne i drzewo do budowania. 3 parcele i własną bocznicę na Składowej, była bocznica taka kolejowa, która wywoziła towar za granicę. Ojciec jechał dużo w biznes, w interesach do Niemiec i do Włoch i robił interesy na międzynarodową skalę. I to już było za czasów tych ciężkich, kiedy tutaj już raczej bojkotowano i swój do swego, ale nas to nie tak bardzo dotknęło. Także to był zawód ojca. Mamusia nie pracowała nigdy, pięknie śpiewała, grała na fortepianie. I w każdym razie ojciec mówił, już jestem zmęczony trochę. I trochę za stary, miał 44 lata, jak wybuchła wojna. I przygotujemy dzieci, dzieci wyjadą, a my za nimi. Uczą się hebrajskiego, przychodziła oprócz tego gimnazjum hebrajskiego, gdzie chodziła Lusia, moja siostra i Izio, mój brat. To przychodziła taka panienka, Rachela się nazywała i nauczała prywatnie hebrajskiego w domu. A w naszym domu, tam gdzie myśmy mieszkali na Łobzowskiej, mieszkała madame i mademoiselle Gauthier i to były panie z Francji. Ta pani mademoiselle Gauthier przychodziła i nauczała francuskiego. I jeszcze kuzyn jeden mamusi, Wilhelm Mantel, przychodził i nauczał moją siostrę grać na fortepianie. Piękne melodie się rozbrzmiewały w domu i on też dawał koncerty.
Tylko mówię o tym, że rodzina była taka zupełnie świecka i zasymilowana, można powiedzieć, chociaż były odłamy, była ciocia jedna w Podgórzu i oni byli bardzo pobożni i byli hasydami tego rabina z Bobowej i chodzili w tym stroju czarnym. I też było dobrze. I przychodzili do nas też na Łobzowską, nikt się nie wstydził tego. Przychodzili na Łobzowską i jeden z tych kuzynów grał z moim tatusiem w niedzielę w szachy, bo był wolny dzień od pracy, lubili szachy i myśmy się też uczyli grać szachu, bo to rozwija umysł, tak mówiono. I w każdym razie ojciec mówił, że już jest za stary na zmiany. I w 1939 roku co roku jechaliśmy na letnisko, a czasem w zimie też, a czasem w zimie pamiętam, że ojciec prosił mamusię bardzo, wyjedź sama, wyjedź do pensjonatu, jesteś zmęczona i była chorowita. I wyjedź sama i zawsze miała ten obowiązek, są dzieci, trzeba dom prowadzić i wysłał ją raz samą do pensjonatu i sam wstawał i robił nam kanapki i wysyłał nas do szkoły i do szkoły zawsze tylko chleb z masłem, z kawałkiem sera i jabłko, nigdy nic więcej, żadne delikatesy, nic więcej, żeby nie wywoływać zazdrości. I ja myślę, to wychowanie, co ja wyniosłam z domu, to mogę tylko być wdzięczna moim rodzicom. Przyszedł rok 1939, wyjechaliśmy do Muszyny. Naprzód wyjechał ten Olek, ten mąż cioci Hani z moim tatusiem. Oni wynajmowali to mieszkanie, wynajęli mieszkanie w Muszynie i posłali nas. I wtedy w Muszynie było bardzo dużo na letnisku ludzi z Krakowa i była też babcia. Inne ciocie w pensjonatach, a my goniliśmy po lasach, po Popradzie. Czasem mamusia z babcią jechała do Krynicy, żeby tam siedzieć w kawiarniach. Nas to nie obchodziło, nie lubiliśmy kawiarni. I nic, nie było telefonu, nie było telewizji, na pewno nie było. I jednego dnia telegram przyszedł od ojca i pisał w tym telegramie wracać do Krakowa, mobilizacja wojsk polskich i że szybko wracać. Już polecieliśmy poleciał wujek tam na stację kupić bilety, już była panika i już nie można było dostać biletów i odganiali, bo mówili wojsko ma pierwszeństwo, muszą jechać na front. I każdy to rozumiał i weszliśmy do tych wagonów i znów nie wiem, czy ja mówię tak dokładnie, jak to było. Ja tak napisałam w mojej książce. Moja książka się nazywa, ta o rodzinie się nazywa Moja winnica, bo rodzina się nazywała Weinfeld. Weinfeld to jest winne pole, to jest winnica. Ja to napisałam naprzód po hebrajsku, to się ukazało w Izraelu, a potem pamiętam, jak dzwonił Michał Friedman z Warszawy i mówił, on czytał po hebrajsku i mówił, ta książka musi wyjść w Polsce. Powiedziałam, no ale ja nie jestem w stanie przetłumaczyć sama. To on mówi tak, razu jednego dostałam telefon z wydawnictwa PIF i powiedziała, pani redaktor, proszę usiąść i tłumaczyć. Powiedziałam, nie mam nawet maszyny do pisania, ręcznie, jak pani umie, my to poprawimy. My to poprawimy, my to zredagujemy. I pisałam, usiadłam, pisałam już wtedy, jak zdecydowałam, że muszę pisać, bo inaczej zwariuję. I ten koniec tej książki jest taki, i właśnie dlatego to opowiadam, że nie wiem, co jest taką czystą prawdą, a co jest już moja kompozycja literacka, ale ja to napisałam tak, że wróciliśmy tym pociągiem do Krakowa, zmęczeni, bo już pociągi szły nieregularnie, było dużo żołnierzy w wagonach. Ojciec stał na stacji i czekał na nas, dość zatroskany, i powiedział do mamusi, jak chcesz, to wsiądziemy na inny pociąg, tu naprzeciw, i przejdziemy granicę, dojedziemy gdzieś do Słowacji i stamtąd do Konstancy i stamtąd do Eretz Israel. I pokazał, powiedział, wziąłem z banku trochę pieniędzy, mam pieniądze ze sobą i zrobimy to. I
Mamusia, która zawsze nalegała i prosiła, żeby nie inwestował, żeby coś kupił tam w tej Eretz Israel, powiedziała, teraz? Tak uciekać? Ja mam moją rodzinę tutaj, braci, szwagrowie i kuzynów, i jak można tak uciekać? Stoimy tak nago, tak jakbyśmy przyjechali po tych wakacjach. I ktoś tam przeszedł i powiedział, co za panika, kto to szerzy taką panikę, jeszcze niepewne, że będzie wojna, a jak będzie wojna, to jest Anglia i Ameryka. I tak jakby i ojciec się poddał i wróciliśmy do domu. Książka się kończy, że wszystkie dobre pociągi już odjechały. Niedługo potem, było już za późno, niedługo potem inne pociągi zawiozły tych pięknych ludzi do obozów śmierci. I że z mojej rodziny, wielkiej rodziny, kilkaset osób zostało. Trzech kuzynów, siostra i ja. Kilkaset osób w rodzinie. Było za późno, wróciliśmy do domu, zaczęły się straszne czasy. Naprzód rekwirowano mieszkania. Dali nam Niemca do pokoju tatusia tamtej cioci Heli, ona wyszła do cioci Hani i tam do tego pokoju Niemiec. Powiedzieliśmy, okej, to można słuchać radia w jego pokoju, nie tak strasznie. Mnie posyłano do niego ze śniadaniem, żeby widział, że jesteśmy kulturalni ludzie na pięknych serwetkach, w pięknym serwisie. Potem drugi pokój zarekwirowano, Niemka. I potem młodych ludzi łapano do pracy i trzeba było, potem oddali, ojciec sprzedał ten dom, to są straszne rzeczy, sprzedał ten dom na Chocimskiej, który budował, z którego był tak dumny i zrabowali mu całe pieniądze. Spisali kontrakt i potem nasłali jakichś, nie wiem, bandytów. I zrabowali całe pieniądze, ustawili nas z rękami do góry i z twarzami do ściany. I ojciec się strasznie załamał. Potem getto, ze szkoły mnie wyrzucili. Nie wolno się uczyć żydowskim dzieciom w szkole. I też ja to piszę z bólem strasznym. Dzisiaj ja stoję na czele Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska. Mam tu tylu przyjaciół, w Krakowie szczególnie, ale to nie, że nie bolało. Rzucili ze szkoły i przyszła do klasy pani, powiedziała, nie wolno się tym dziewczynkom uczyć. I pani powiedziała, wyczytała tych pięć nazwisk, że trzeba wyjść. I ja mówię, wyszłyśmy. Klasa nie wstała, nikt nie podszedł się pożegnać, nikt nie dorzucił obrażających słów, cicho było. Wyszłyśmy i jakby klasa odetchnęła z ulgą. I w domu pocieszano, powiedziano, nie szkodzi, to niedługo potrwa i wzięto prywatnych nauczycieli. Lucia nauczała, starsza siostra, starszy brat i że jakoś i czytałam masę książek. Ja nie wiem, kiedy ja zdążyłam te wszystkie książki czytać po polsku. Widocznie już na początkach wojny, kiedy nie miałam szkoły. Potem getto. Ja przeskakuję tak, oczywiście to nie było tak łatwo i tak szybko, getto. I ojciec pracował w getcie na początku ze swoim adwokatem, który miał tam stanowisko jako przewodniczący gminy. I ojciec się podjął, że będzie z nim pracował, że pomogą, że ludzie są w panice i że trzeba się zorganizować. Musimy między sobą. Przyszedł rok 42 i te wysiedlenia i zwrócono się prawdopodobnie do doktora Rosenzweiga, to był ten adwokat ojca, i proszono go o współpracę. I on to jest takie charakterystyczne, w wielu getach tak było, że on nie chciał współpracować. Powiedział, ja nie mam żadnego prawa, żadnej listy dawać. No to u Niemców nie było tego i wysiedlili go do Bełżca. Mówili wtedy, że do innych obozów pracy, szli na zagładę już ludzie. U mnie zostawiono troje dzieci, moich wujków, których też mówili, nie będziemy ciągli ze sobą dzieci, bo urządzimy się w nowym obozie, weźmiemy dzieci, albo Maniusia nam je przywiezie. Zostało troje dzieci u nas. Ja się nimi opiekowałam, miałam już 14 lat. Był w getcie krakowskim aptekarz Tadeusz Pankiewicz,
który nie chciał się ruszyć, powiedział nie. I on, ja tłumaczyłam jego książkę na hebrajski i on tutaj daje jako argument, że nie z miłości do Żydów, tylko że to była apteka jego, on odziedziczył to po rodzicach, rodzice po dziadkach, bo taki dzieło farmaceutów. I że mówili Niemcy, macie oddać wszystkie mieszkania i sklepy, które są na obszarze tego getta, bo Jidysze von Bezir. I on tłumaczył, że on został w getcie nie z miłości do Żydów, tylko że apteka była jego, on to odziedziczył po rodzicach, rodzice po dziadkach. I Niemcy mówili, macie opuścić, bo w tej dzielnicy będą tylko Żydzi za murami. Urosły mury w Krakowie nagle, a wy dostaniecie wszystko lepsze po Żydach, którzy opuszczają. I ludzi ich to przekonywało, można dostać lepsze, to się idzie. Ale on powiedział nie. Ja to jest moje, ja to odziedziczyłem i ja nie chcę czegoś, co zrabowano innym. I zaczął przekonywać Niemców i przekupywać ich nawet wódką i tam dobrymi rzeczami, że musi być apteka, bo inaczej będą epidemie. Epidemie zarażą Niemców też, oni się bali strasznie tyfusu. Pozwolili mu prowadzić tą aptekę i wtedy on okazał wielką solidarność z mieszkańcami getta. Przychodziła do niego inteligencja żydowska, lekarze, aptekarze. On dostarczał gazety z Wolnego Świata i starał się pośredniczyć. Był ruch oporu i była młodzież, to na ogół absolwenci tego wspaniałego gimnazjum hebrajskiego, którzy mówili, że nie, że trzeba coś robić. I oni walczyli z polskimi partyzantami w lasach i mieszkali czasem poza gettem i czasem były jakieś działalności, to wywieszali też chorągiewki biało-czerwone. Była współpraca między konspiracją polską a tą z getta i oni unikali Pankiewicza apteki, bo oni uważali, że on jest za blisko, on pracował jakby na dwa fronty. Tutaj musiał się przyjaźnić z Niemcami, ale ukrywał też Żydów, jak były akcje. I on dzisiaj jest sprawiedliwym wśród narodów świata i uznany jako wielki przyjaciel. I ma ludzi, których uratował. Ja jestem w tej komisji z Yad Vashem, która przyznaje, najwięcej Polaków dostało to odznaczenie. Może nic dziwnego, bo najwięcej Żydów było w Polsce, ale największa liczba sprawiedliwych jest w Polsce, Polaków. I wracając do tego strasznego getta, ja zostałam z tymi trojgiem dzieci, wszyscy pracowali, ojciec, a tak, zmienił się, poszedł dr Rosenzweig do Bełżca na zagładę i przyszedł jakiś paskudny Żyd na jego miejsce. I ojciec wtedy powiedział, ja z tym człowiekiem nie mogę pracować. Bo on się strasznie chciał spodobać Niemcom i dostarczał im wszystko, co oni prosili, ojciec nie mógł. Poszedł do czarnej pracy, zrezygnował i widocznie wiedział, że tamci nie poszli do innego obozu, tylko na śmierć. Chciał popełnić samobójstwo i mamusia znów nie dała, powiedziała, mamy walczyć. Wysłano brata mojego 17-letniego i mnie do Lwowa na ryjskich papierach. I to się też dobrze nie skończyło, ja skracam bardzo, nie byliśmy bohaterami wielkimi. Były tam denuncjacje, dużo Ukraińców na sługach Niemców. Było strasznie, bez dachu nad głową, bez żadnej przyjaznej duszy. I raz Izio nie przyszedł, nie wrócił, mój brat Jurek się nazywał we Lwowie, nie wrócił. I krótko tak skracając bardzo, ja wróciłam do krakowskiego getta, co też nie było łatwe wrócić. Już byłam inną dziewczynką zupełnie. Już nie czytałam książek, już nie mogłam się spotykać z młodzieżą w moim wieku, ale odebrałam te dzieci z sierocińca i dzieci bardzo się cieszyły, że wróciłam. Zaczęłam im czyścić głowy i troszczyć się o jedzenie dla nich, aż przyszedł dzień likwidacji getta. Straszny dzień opisany w filmie tego Schindlera
odebrano mi dzieci, zaszczelono na moich oczach troje małych dzieci. Między setkami krakowskich dzieci z krakowskiego getta. To jest moje świadectwo, a Pankiewicz też pisze w tej książce o tym strasznym dniu likwidacji getta, kiedy dzieci goniły po ulicach Krakowa i szukały jakiegoś schronu, łapali je i na wózki, i do takiej małej uliczki i strzelali maszynami, karabinami maszynowymi. To jest świadectwo człowieka, nie Żyda, i to jest takie szalenie ważne, bo dzisiaj znów posądzają, że niby nie było Holokaustu, że to wszystko jest fantazja. Także uważamy, że to jest świadectwo szalenie ważne. Przyszedł Płaszów, okropny obóz. To nie był obóz zagłady, ale obóz straszny, tortur. Dzisiaj tam nic nie widać, zielona trawa, ale tam torturowano ludzi. I potem słyszało się już front rosyjski. Myśleliśmy, przeżyliśmy straszne rzeczy. Rozstrzelano tam ciocię Hanię z tymi dziewczynkami, z wszystkimi. Złapano je też po aryjskiej stronie i rozstrzelano w Płaszowie. Przeżyliśmy straszne rzeczy, ale już koniec wojny. Ale wtedy przyszły te wagony, nie wiem skąd, bo w Płaszów nie ma torów kolejowych. Nie wiem, jak oni to zrobili. Przyszły wagony do Płaszowa, wzięli ojca do Mauthausen, więcej go nie widziałam już. Ostatnie jego słowa były uważać na mamusię. Na następny dzień nas zabrali do Auschwitz, do Oświęcimia. Strasznymi wagonami, przecież Oświęcim jest blisko Krakowa, ale jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy. Zlizywało się wilgoć jedna z ciała drugiej, bo nie było wody, nie było nic. I dojechaliśmy do Oświęcimia i mamusia powiedziała, co to za dym, co to za komin, jakbyśmy nie wiedzieli, gdzie jesteśmy. Zaczęły się te selekcje i te straszne rzeczy. I pamiętam samoloty amerykańskie, jak tak bardzo chciałam, żeby się zniżyły, żeby zbombardowały. Nikt nie bombardował, uniosły się samoloty, poleciały wolne niebo, a myśmy zostali tam w tym piekle. I potem był Marsz Śmierci. Dzisiaj się maszeruje Marsz Żywych. Marsz Śmierci okropny i pytają zawsze, dlaczegoś nie uciekła, było tak mało Niemców, to już pod koniec, jak uciekać? Tutaj ci wisi matka, ledwo trzyma się na nogach, tutaj siostra, jak można uciekać? Doszłyśmy do Bergen-Belsen, piekło nad piekłami, już trupy, całe stosy trupów i tam my między nimi. Mamusia tam umarła, została na stosie trupów i siostra razu pewnego podeszła do mnie, byłam już pół nieprzytomna, powiedziała, wojna się skończyła. I myślałam, że nie chcę żyć dalej. Ale wyciągnęli mnie Niemcy, bo się zmieniły role. Niemcy wyciągnęli mnie z tej stosu trupów, nieśli na noszach, ważyłam 25 kilo. I mówili, nichts gewusst, nichts schuldig. Nie wiedzieliśmy nic, nie jesteśmy winni. I pamiętam, znów nie wiem, czy to dzisiaj mówię, czy wtedy mi się tak otworzyło coś w głowie, że jeszcze im świat uwierzy. A kto to zrobił wszystko? Że ja muszę wyzdrowieć i muszę żyć i muszę opowiadać. I przewieźli mnie do Szwecji na rekonwalescencję i tam w szwedzkim szpitalu, ja skracam bardzo, w szwedzkim szpitalu były takie pracownice socjalne i ja już pisałam wiersze po polsku. I były panie z Powstania Polskiego też na leczeniu. I przyszły te pracownice i pytały się, gdzie ludzie należą, gdzie mają wrócić. Przynależność i wszyscy mówili, tak ślicznie mówisz po polsku i nie widać po tobie. I polskie, ja się uparłam, powiedziałam, ja po tym, co tam było, ja nie wracam do Polski. I napisali statlos, to znaczy bez obywatelstwa, pozbawiona obywatelstwa.
I potem wyzdrowiałam i dołączyłam, posłali mnie do takiej szkoły, niby szkoła tam w Szwecji, gdzie siostra moja nauczała hebrajskiego, bo była zdrowsza ode mnie. I stamtąd było trochę certyfikatów, bo takie paradoksy. Anglicy nas oswobodzili z Bergen-Belsen, a Anglicy potem ograniczali wjazd do Eretz Israel, żeby nie drażnić Arabów. A myśmy chcieli tylko do Eretz Israel. I dostała nasza szkoła 5 certyfikatów, i ja między tymi 5 z moim chłopcem, był chłopak 17-letni, który mnie adorował bardzo, i przyjechaliśmy razem. I pobraliśmy się w kibucu Dygania Byt. I ja myślałam, że ja przyjeżdżam teraz między moich ludzi i będę mogła o wszystkim mówić, ale nie. Nikt nie rozumiał wtedy. Posądzano nas, szliście jak barany na śmierć, my byśmy się bronili. I wtedy zrozumiałam, że nie ma zrozumienia, że trzeba milczeć, trzeba się urodzić jakby od nowa. I zapomnieć przeszłość, i zapomnieć polski język, i wyprzeć się wszystkiego, i jakby nie było rodziny wcześniej, jakbyśmy się urodzili od nowa, i próbowałam, i miałam to w sobie, i to było życie 30 lat. 30 lat, życie inne na zewnątrz, bo pomału, pomału myśmy jednak do czegoś doszli. Potem miałam odpowiedzialne prace, pracowałam w absorpcji nowych imigrantów z 56-7 roku, Gomułka. Ja już byłam wyższą instancją, potem zostaliśmy wysłani na placówki dyplomatyczne i wszystko, ale myślałam, że ja zwariuję. Miałam już 2 córki wspaniałe i żyć takim normalnym życiem na zewnątrz, a wewnątrz żył Kraków i dzieciństwo i wspomnienia i te piękne i te straszne i myślałam, że nie wytrzymam, aż zaczęłam pisać. I wtedy ja urodziła się po raz trzeci i wtedy zrozumiałam, to jeszcze mi pomógł konsul polski na Węgrzech, bo jak byłam na Węgrzech, poszłam do konsulatu polskiego i poprosiłam o wizę do Polski. Czasy komunistyczne, Budapeszt mi przypominał Kraków i powiedziałam do mojego męża, jedziemy do Polski. Poszłam do ambasady polskiej i konsul tam pyta, po co chcecie jechać? Może myślał, że jesteśmy szpiegami, czy co? Powiedziałam, bo się urodziłam tam. Poszedł, zniknął na parę minut i wrócił z wizami dla mnie, dla męża i jeszcze mi na pożegnanie dał komplement. Mówi pani pięknie po polsku. Wtedy myślałam, taki balsam, że jednak nie zapomniałam i że nie trzeba się wypierać i nie trzeba zapomnieć, że to jest dodatkowe bogactwo. I przyjechałam do Polski, od tego czasu się zaczęły moje przyjazdy i potem im więcej przyjeżdżałam, tym więcej przyjaciół tutaj, a Kraków pomału, pomału byłam świadkiem jeszcze tego zaniedbanego Krakowa i wciąż piękniejszy i piękniejszy i ten sam, zasadniczo Kraków ten sam. A ludzi tutaj mam, powiedział pan Andrzej Kozioł, Miriam przyjeżdża do Polski, wychodzi naprzeciw połowa Polski i 3/4 Krakowa. Po wojnie, po tym wszystkim, co się tutaj działo, że ja nie wróciłam do Polski, ja myślę, że to mnie uratowało od tej nienawiści, bo potem ludzie wrócili i zetknęli się, myśleli, że przeżyli najgorsze, że wyjdą, że teraz wszyscy im oddadzą to, co im się należy i jeszcze ich będą rozpieszczać, a tutaj nie. Tutaj nie chciano oddawać majątków, może byli różni ludzie. I potem przyszedł ten rok Gomułki i potem ten 68. Ja tego nie przeżyłam. Ja już wtedy byłam na stanowisku tam, już przyjmowałam tych nowo przybyłych i już im pomagałam. Nikt nie wiedział, ile ja przeszłam, nie mówiłam o tym z nikim i ja już pomagałam innym. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że to wielkie skupienie Żydów tutaj, że to musiał być dla Polaków problem. Bo z jednej strony my wciąż chcemy być dumni z tego, że się Żydzi przyczyniali. Okej, przyczyniali się w różnych dziedzinach. Z drugiej strony taka ogromna ilość Żydów w miasteczkach wyodrębiających się. To musi być ciężka mniejszość, to musi być ciężka sytuacja czasem, której się chce pozbyć. Ja wiem, że nawet ludzie porządni szukali rozwiązania.
porządni ludzie i współpracowali z naszymi, z Żabotyńskim. Nie wiem, czy pan słyszał, był taki wódz przed Ben-Gurionem, Żabotyński, trochę prawicowy, ale on chciał, żeby Żydzi byli wyszkoleni wojskowo i ktoś z rządu polskiego współpracował z nim i Żydzi byli mobilizowani do wojska i wyszkoleni wojskowo, ale nie dla polskiej armii, wyszkoleni tu, żeby potem mogli wyjechać do Eretz Israel, żeby umieli się bronić. I to była tendencja i szukano, Herzl sam też, ten twórca sionizmu, szukał jakby rozwiązania na Madagaskarze, na, ja wiem, jakie były problemy różne i w końcu Żydzi, którzy, on był bardzo zasymilowany, Herzl, i myślał, że trzeba Żydów uratować od tego antysemityzmu, który był wszędzie. We Francji był Dreyfus i pogromy były w Rosji, Żydzi byli poniewierani i musiało się znaleźć jakieś rozwiązanie dla nich i szukał rozwiązania. I aż przyszli Żydzi, którzy znali historię lepiej od niego, bo on był wychowany w Austrii, taki asymilator, a Żydzi, którzy znali Biblię i Tanach, powiedzieli, my tylko mamy wrócić do naszych korzeni. To ziemia, którą Pan Bóg nam dał i tam trzeba wrócić. I to była bardzo zaniedbana wtedy ziemia. Powiedzieć prawdę, nawet jak ja przyjechałam, tam nic nie było, piachy. I teraz wszyscy teraz nam nie użyczają. Ale to już inny temat. Tylko ten, że to naprawdę uważam, że to nasze miejsce na świecie. I stamtąd jak najbardziej działać dla rzeczy przyjaźni, zrozumienia i spotkań, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.